Witam widzowie na nietypowym filmie na tym kanale. Jestem leciutko chory i przeczuwam, że tak jeszcze przez tydzień będę. Przepraszam. Mam blisko mikrofon. Odnośnie kanału i tego. Tak. Streamy będą regularnie widzowie na Twitchu. Mówię już to od razu, bo byście wiedzieli. Twitch jest w opisie i w komentarzu przypięty. Zapraszam. A jakby ktoś nie chciał użyć linku, to Nuxo Podłoga TV. I tyle. Powinowałam ten mój twitchowy kanał znaleźć. Filmy będą krócej. Znaczy filmy nie będą pokazywać się tak jak wcześniej się pokazywały, że odnośnie tego, że jeden film jest na przykładowo co tydzień. Nie. Filmy będą rzadziej, ale jakość będzie jakoś dobra. Będzie dobra jakość, tak mam taką nadzieję, że wam się to coś spodoba. Napiszcie w komentarzu. Lubię czytać wasze komentarze. Jestem ciekawy, jak to odbieracie. I tak. A odnośnie tego, że filmów będzie mniej, ale będzie lepsza jakość i wszystko inne. Tak, będzie, bo będą na pewno skróty z live z Twitcha, to się nie pójdzie, to będzie na kanale, to będzie jako taka, można powiedzieć, w miarę inna seria, że wam pójdę po prostu skróty z live pokazywał. Właśnie już są dwa skróty przygotowywane na wrzucenie na kanał. Skróty myślę, że będą wlatywać, no nie wiem, zobaczymy. Mimo zarzutek, który to robi, ja to robię. Jakby też nie wiedział. Jeszcze robię ten taki Discord odnośnie tego, jakby ktoś potrzebował grafika czy coś, to zawsze się można zgłosić do mnie. Jeszcze to w robocie, jeszcze muszę zrobić logo tego, muszę ten, domena już jest wykupiona, oczywiście domena i maila już mamy. Trzeba jeszcze ogarnąć podstawowe rzeczy, jak regulamin, podstawowe oferty, to jeszcze nie mamy, żeby to ogarnąć. I powiem szczerze, to będzie uruchomione pod koniec, albo na nowy rok, 2025. Możecie już się w miarę spodziewać tego, i nie szybciej. Bo mówię, to trochę zajmuje roboty zrobienia takie coś. Wiem, że Discord się robi raz, dwa, ale ja robię to porządnie i ten jakby tu chodzi naprawdę o to, że ja po prostu zajmuję się tym też, dlatego też jest mniej na kanale. Ale chcę wam też wytłumaczyć, czemu będzie mniej filmów, bo to nie jest przez to. Przez to już wam mówię, czemu będzie na kanale mniej filmów. Na kanale będzie mniej filmów, bo nie z was, bo... no szkoła widzowie, szkoła. Ale nie bójcie się, filmy będą się miar regularnie pokazywać. Taką mam nadzieję, że regularnie to mogę wam powiedzieć godzinę. No o godzinie od 10 rano już się możecie przykładowo spodziewać filmu. Możecie napisać, od której chcecie filmy, żebym rzucał, znaczy godziny, bo mówi film będą rzadziej, ale będzie jakość takiej filmy. Będzie jakość i jakość dźwięku, jakość obrazu. Teraz właśnie mam drugi monitor. Na streamie pozbieraliśmy, ale to muszę oddać pieniądze na ten monitor teraz i no. Ogólnie będzie chyba więcej vlogów niż gier, tyle wam mogę powiedzieć, bo będzie chyba, jak mam taką nadzieję, dobrze się nagrywało to.
Na razie poluję na baterię do GoPro, lepsze. I na mikrofon też poluję do GoPro. A to jeszcze taki daleki ten, bo na razie wszystko co mam jest dobrze. Proszę ten mikrofon by trzeba ogarnąć. A najlepiej taki mikrofon z takim osobnym taką nagrywarką, że wiecie, wybieracie taki walkie-talkie, ale to jest takie podłączone kable do tego mikrofonu, żeby wiecie czytać pamięć dźwięku. Czemu tak? Bo myślę, że tak będzie lepiej dla całego filmu. I być mi się lepiej to nagrywało i montowało oczywiście. Przepraszam, kaszla. No, ogólnie plan jest taki na ten kanał, że po prostu wam rzucać filmy, ale mówię, nie będzie regularności odnośnie tego, że co poniedziałek. Filmy, jak już mówiłem wcześniej, filmy będą się pokazywać w miarę, no myślę, że jak mi się uda, bo oczywiście streamów będzie wysłane, będzie to częściej niż taki zajebisty film nagrany oczywiście, a na tych streamach będziecie moją mordę widzieć, to tutaj jest plus. Na YouTubie będą streamy, znaczy streamy będą łączone, będzie na YouTubie i na Twitchu, ale większość będzie tylko na Twitchu. Dlatego jak ktoś chce oglądać to na Twitcha, bo tam będzie więcej streamów. Na YouTube będzie ich o wiele mniej, mówię, na YouTube będą łączone. I odnośnie streama 24-godzinnego, już wam mówię i wyjaśnienia, czemu się nie odbył do końca, już wam tłumaczę. Bo ponieważ, Nie czuję się na siłach, żeby streamować streama 24-godzinnego. To nie jestem już stary ja, że kurwa da radę bez problemu siedzieć w lepszych komputerach. Nie, to tak to już nie działa. Ja już serio chcę poprawić spanie i wszystko i no. A też trochę z tego wyrosłem odnośnie tego, że nowe rzeczy w zarządzie Nightfly Express zrobię, ogarniam też kanał firmowy Nightfly Express, zapraszam, tam też będą streamy, a oczywiście z konwoju. No, tylko z konwoju. Tam będą raczej jakieś filmy pokazywane, ale no na ten moment to ożywiam inny pomysł po prostu z tymi socjalkami i już wam tłumaczę czemu. No wracamy do meritum tego live'a. Ja już po prostu nie usiedzę długo przed komputerem, żeby po prostu streamować wam 24 godziny, bo to ja już się tak tego nie mam. Ja po prostu szybko się nudzę, na takim streamie widzę, że to musicie cały czas być aktywni, cały czas mówić, żeby tego widza, żeby ten wasz widz tam nie zasnął, no? Ja już tak nie wiem, niestety. I po prostu wypaliłem się. Przepraszam. Wypaliłem się po prostu. To jest przykład wypalenia zawodowego, można powiedzieć, ale YouTube nie traktuję jako zawodówkę, zawodowo. To zawodowo traktuję jako moją pracę globo. Delivery, który będę wrzucał wam nagrania z tego, ale na razie nie wrzucam, bo mam co nagrywać tam, znaczy inaczej, nie chcę mi się po prostu, no mówię baterię, o bardziej baterię do GoPro muszę ogarnąć nową, no myślę, że będzie więcej wtedy drona, myślę, że vlogi wakacyjne będą bardziej ciekawe. Może pojedziemy do Alicante, nie wiem, gdzie nam wiatr będzie się. I wam mogę już powiedzieć, że na nowy rok, kończący 2023 i początkujący 2025, nie będzie streama, bo ponieważ z prywatnych
prywatnych spraw i nie chcę wam mówić, bo to jest prywatne. Po prostu dla pewnej osoby robię bardzo fajną niespodziankę też i chyba pewnie się już spodziewa czegoś, bo jak się pytałem o jedną rzecz, to mi dało takie terminy i chcę się do nich dotrzymać. Ale mniejsza o to. Tak jak wcześniej mówiłem, filmy będą nieregularnie wrzucane. Możliwe, że jedyne co będzie regularne to godzina wrzucenia. Tylko tyle. A tak, to nie. To możecie się spodziewać, że ten kanał będzie. Zasubskrybujcie go, żeby byli i byście obserwowali, bo przyczyną, że będzie chyba więcej shortów takich streamów pokazywane, bo coś myślę na ten pomysł, żeby na shorts niektóre rzeczy wrzucać do streama z konwoju, tam takie tematy pojebane są czasem gadane, że kurwa, żal wam mnie tego nie pokazywać, nie? I odnośnie tego, nie bójcie się, nie znikam z YouTube'a, ja na YouTube dalej będę. Mówię, filmy będą po prostu nieregularnie wrzucane, bo po prostu czasu nie mam. Tak jak wcześniej mówiłem, szkoła się trochę nakłada, praca się nakłada, wszystko się nakłada, te sprawy prywatne się nakładają odnośnie czasu nagrywania, wiecie, prawdziwe, realne życie. Jakby ktoś chciał być kiedyś YouTuberem, to nie wygląda tak, że ho, jestem YouTuberem i kurde czasu mu odwciula, a to nieprawda. No, ale mniejsza. No to mogę wam tylko tyle powiedzieć. Miło, że jesteście. 2023 rok, takie podsumowanie mogę strzelić, że wbiliśmy 400 subów. 423, jak się nie mylę. I dziękuję za tą liczbę złotą. Myślę, że do moich urodzin, do 16 marca dobijemy 500 subów, bo to jest taki wysoki taki cel, to wam mogę szczerze powiedzieć. I znaczy mój taki cel to jest takie 100 tysięcy, ale no. Wpierw powolutku, jak będziemy mieć 500, to lecimy po 1000, jak będziemy mieć 1000, to lecimy po 1500, no i tak po 500 będziemy lecieć. Czy było tak, a nie inaczej? No, bo myślę, że będzie ciekawie. Gadam już 13 minut, wiem. Nie musicie na pewno krzyczeć, że uga buga gadasz już 13 minut, nie wiem o tym. A ten dźwięk, który jest nagrywany osobno niż obraz, nie będzie wycinany. Znaczy niektóre części będą wycinane, ale tak to nie. I mogę wam tylko powiedzieć tyle, że na kanale myślę, że będzie powrót wielkiej aktywności, kiedy będę miał czas. Nie chcę nic obiecywać, bo mówię, ja nie mam dużo czasu ostatnio już w ogóle na YouTube'a i chcę po prostu dla was jak najlepiej, chcę dla was prowadzić ten kanał, żeby wam się podobały się wam filmy i byście zawsze do końca oglądali. No, robi się miło wtedy dla takiego twórcy jak mi, takiego mniejszego, że no kurde, jakiś widz został do końca, kurde, zobacz, napisał komentarz, podzielił się uwagami do tego filmu, co mogę zmienić, co nie i tak. Ogólnie miałem taki jeden pomysł z taką jedną serią i ta jedna seria miała iść na scenę Minecraftową, bo chciałem coś ożywić, co rok temu, czy tam dwa lata temu miało sens tego. Chciałem to ożywić po prostu po swojemu, ale mi ta modyfikacja nie działa. Niestety, trzeba sprawdzić. No, to tyle mogę wam powiedzieć na dzisiaj i nie wiem. Możecie zostawić suba, jak ktoś został do końca, to napiszecie. Hashtag prywatne życie, wtedy wam przypnę serduszko i a tak po prostu, a co tak, 15 minut godą, wiem, lubię do was gadać, dobra, ja lecę, cześć.